ziemia łódzka, znana i nieznana. Magazyn krajoznawczo-przyrodniczy Wojsława Rodackiego. Dzisiaj zapraszam do Tomaszowa Mazowieckiego. Naszym gościem jest Jacek Kowalewski, starosta, członek zarządu powiatu tomaszowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pana Jacka dawno nie widzieliśmy w naszym studiu, ale przywiózł piękne wydawnictwa. Mamy dwa piękne albumy Ziemia Tomaszowska. Mamy też mapę Zalewu Sulejowskiego i przewodnik, informator turystyczny Zalew Sulejowski, Spała i Tomaszów nad Pilicą. Ale panie redaktorze, a propos mówię, bo tak do radio słuchaczy, tutaj ja wiem, że Łódź narzeka strasznie na ścieżki rowerowe, które są na terenie miasta, to ja państwu teraz powiem coś takiego, no bardzo fajną rzecz. Przebudowuje się, jak mówię, część, na pewno łodzian wie, którzy jeżdżą na kierunku łódzkim, przebudowuje się ta droga, będzie szersza, bo będzie 7 metrów teraz, asfaltu przedtem było 6. Ale oprócz tego na odcinku pomiędzy Niewiadowem, Ujazdem i Tomaszowem powstaje ciąg pieszo-rowerowy. Walczyłem 2 czy 3 lata temu z tym zarządem dróg wojewódzkich o ten ciąg pieszo-rowerowy, tłumacząc, na czym to polega, bo jednak i rower w tych terenach wiejskich jest środkiem lokomocji, nie tylko przyjemności, ale i środkiem transportu. I w sumie władze dróg wojewódzkich to zauważyły, że to jednak jest ważne i w sumie chyba jest 11 kilometrów. 11 kilometrów będzie ciągu pieszo-rowerowego i bezpiecznej drogi między Ujazdem a Tomaszowem, a później dalej na ścieżkę z Tomaszowa do Spały i już jest luksus. I tak, panie redaktorze, tak mówię, bo poprzednią audycję, którą pan prowadził, to mówiło się o Jemenie, o Erytrei, o Etiopii. A ja tutaj mówię, no i niewielu mieszkańców... Nie stać, mogą zostać. Tak, zostają, ale zapraszam wtedy na tereny ziemi tomaszowskiej. Mówię, bo na pewno takich wyjątkowych atrakcji jak w Jemenie czy w Etiopii nie ma, ale też tereny są przecudne i ja wiem, że nawet, panie redaktorze, niektórzy tomaszowianie nie do końca znają tą Dolinę Pilicy. A ona rzeczywiście jest przecudna. Trwa odbudowa zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Także nie będzie tylko romański kościółek świętego Idziego atrakcją turystyczną, ale również zamek Kazimierza Wielkiego. Tak, tak, tak. Teraz nawet, to nawet w lokalnej prasie był zapis, że wójt, to znaczy gmina Inowłódz dostała 7 milionów złotych na odrestaurowanie tego zamku. Tak, tak, tego zamku. Będą tam jeszcze oprócz tego informacja turystyczna, takie rzeczy związane z kulturą i z turystyką, w tym także parter tego tak jakby będzie zagospodarowany już i użytkowany. Podczas kolejnych badań, które przeprowadzał Uniwersytet Łódzki, okazuje się, że w dalszym ciągu powiat tomaszowski, ziemia tomaszowska, tak jak pan to lubi mówić, jest atrakcją turystyczną, jest bardzo dobrym produktem turystycznym. Panie redaktorze, bo ziemia tomaszowska, powiat tomaszowski, powiem w kategorii powiatu, jest w 1/3 zalesiony. 1/3 lasów, znaczy 33% terenu to są lasy na terenie powiatu tomaszowskiego. Rzeki, Pilica, Gadzie. Właśnie, to jest wszystko związane właśnie z dolinami rzek, bo jest rzeka, przypomnę, rzeka Wolburka, rzeka Pilica, rzeka Gadź, która przepływa w sobie przepiękna rzeka i jej dolina, to jest wszystko też ochronione przez Naturę 2000, to jest przez Spalę. Turystyka, wspólna sprawa i Łodzi, województwa łódzkiego, oczywiście i ziemi tomaszowskiej. W związku z tym dzisiaj, to znaczy w sobotę 29 maja, reklamowałem ziemię tomaszowską w programie redaktora Wojsława Rodackiego, bo te łódzkie znane i nieznane. No, opowiadałem o ścieżkach rowerowych, o trasach rowerowych, o dzisiejszym, wczorajszym i jutrzejszym zlocie kempingu i karawaninku w Borkach, o nowo tworzonych na drodze wojewódzkiej 713 pomiędzy Ujazdem a Tomaszowem ciągu pieszo-rowerowym, na temat Doliny Pilicy, na temat szlaków wodnych, kajakowych, bo to wszystko jest
jest bardzo ciekawe i się okazuje, że wielu łodzian tego nie zna. Trzeba jednak tą promocję prowadzić wśród mieszkańców najbliższej Łodzi, dlatego że oni za godzinę mogą być w Dolinie Pilicy. Gorzej jest dla mieszkańca Poznania czy Szczecina. Zresztą oni mają tam tych atrakcji w Szczecinie więcej. I do Tomaszowa praktycznie może nie przyjadą. Oczywiście atrakcyjna jest ziemia tomaszowska, ale atrakcyjny jest również Tomaszów. Ciekawe miasto. Teraz bardzo dużo ma atrakcji. Słynne muzeum właśnie Pilicy. Skansen rzeki Pilicy, tak, bo mówię, do skansen to jest taka rzecz, do której mówię, bo niektórym się skansen kojarzy z jakimiś tam domkami drewnianymi. Tam, proszę Państwa, jedynym drewnianym domkiem, to znaczy, przepraszam, dwa drewniane domki są, ale jeden to jest młyn, który został odrestaurowany, to znaczy przeniesiony z terenów, które były zalewane, i drugie to jest stacyjka, do której wsiadał do kolei warszawsko-wiedeńskiej Władysław Reymont, bo ta stacyjka została przeniesiona właśnie z trasy z Prażek. To jest gmina Będków, tam była stacyjka. Ta stacyjka się nazywała właśnie Wolburka. Zapomniał pan o carskiej toalecie, która też tam stoi. Tak, carska toaleta też tam jest. A oprócz tego tam są atrakcje, bo panie redaktorze, tam mamy T-34, to znaczy Rudego tam mamy. Wiele rzeczy związanych z czterema pancernymi, bo przypomnę, że cztery pancerni byli kręceni właśnie, między innymi druga edycja odcinku była kręcona na terenie Doliny Pilicy. Obok skansenu są niebieskie źródła. Obok skansenu są niebieskie źródła, ale to już jest rezerwat. Rezerwat, który też można oglądać, bo to jest jedyna taka rzecz, druga chyba jest we Francji. To zjawiska klasowe, gdzie te źródła bijące, temperatura wody około 9 stopni, stała temperatura, wspaniałe łabędzie, wspaniałe kaczki. I rzeczywiście warto to obejrzeć. W tym roku zaczyna się restauracja, remont grot na Górzyckich, sławnych grot na Górzyckich. Kiedyś można było je zwiedzać. Tak, kiedyś nieszczęście, bo się te groty zapadły, zresztą te groty są wydrążone w miękkiej skale piaskowej. To też na przedmieścia Tomaszowa. To są przedmieścia Tomaszowa, blisko Pilicy, na kierunku Borek i Zalewu Sulejowskiego. I panie redaktorze, w przyszłym roku te groty będzie można odwiedzać. Spalski Park Krajobrazowy, utworzony w 1995 roku, jest to naprawdę bardzo ciekawy park. Tak, no bo i Spalski, i Sulejowski to są wszystkie te tereny związane z dużymi kompleksami leśnymi. I ja tak kiedyś przeglądałem mapy, to można było, jak się gdzieś w okolicach Zalewu Sulejowskiego wejdzie do lasu, to można 40 km iść lasami, tylko przecinając drogi asfaltowe. Ale tak to można iść lasami, jeżeli ktoś chciał tak koniecznie, to ja mapy udostępnię, podaruję, żeby można sobie było po tych lasach rowerem też pojeździć. Szlaki są oznakowane? Wiele szlaków jest oznakowanych, z tym, że chcemy tych szlaków jeszcze więcej oznakować i opisać w ogóle. Opisać, obfotografować, wydać to później w formie książkowej ewentualnie, mówię, bo jednak mapa dla wielu osób jest trudnym tak jakby materiałem, a jeżeli to będzie oprócz mapy, będzie miał jeszcze dokładny opis tej trasy, to będzie się w wspaniały sposób poruszać. Oprócz tego zakładam, że w tym opisie też będą atrakcje, które będzie można po drodze zobaczyć, bo na terenach lasów są nawet różnego rodzaju rezerwaty, bo powiem, na przykład rezerwat Jodły jest właśnie w okolicach wsi Twarda, to jest niedaleko Smardzewic. Przecież są żubry pod Tomaszowem, do których rowerem też można dojechać, zresztą one są uwzględnione w trasach pieszych i rowerowych. To jest niedaleko Zalewu Sulejowskiego. Tak, ja mówię, nawet ja wczoraj właśnie na tym zlocie kempingu i karawaningu mówiłem do dzieci, bo tam dużo dzieci było na tym, bo to takie związane z Dniem Dziecka troszeczkę było. I mówiłem do tych dzieci, mówię, namówcie rodziców, żeby was zabrali do żubru. Nie trzeba jechać do Białowieży. Wystarczy iść do Książa pod Smardzewic. To raptem od Smardzewic 2,8 km. Proszę Państwa, przypominamy, że mamy dla tych chętnych, którzy chcą wędrować szlakami spalskimi, sulejowskimi, mamy i informator turystyczny, i mapy,
i piękne dwa albumy, Ziemia Tomaszowska. Przychodząc do Radia Łódź spotkałem małżeństwo Andrzeja Zarzeckiego i panią Zofię Suską. Jest taki program telewizyjny Podróże z Zofią Suską. Opowiadali w tym programie, bo program akurat był 25-minutowy przed łódzkim znanym i nieznanym. Mówili na temat Jemenu, Etiopii, Erytrei, o tamtych klimatach, o tamtych krajobrazach, o tamtych ludziach. I no, niewiele osób może sobie pozwolić na takie wyjazdy, a do Ziemi Tomaszowskiej bardzo, bardzo dużo osób może przyjechać. To powiązanie właśnie tych dwóch audycji było fajnie i tych terenów. Mówię, gdzie teren odległy dla wielu osób bardzo iluzoryczny, a Ziemia Tomaszowska jest w zasięgu ręki, także warto do tej ziemi przyjechać. A dzisiaj gościliśmy pana Jacka Kowalewskiego, starostę, członka zarządu powiatu tomaszowskiego, jednego z twórców tych szlaków turystycznych, tego, który dba o to, żeby ta turystyka się tam rozwijała. Serdecznie dziękujemy, panie Jacku. Fana turystyki. O właśnie, serdecznie zapraszam do Ziemi Tomaszowskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.